Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w popołudnie środowe. Dziś program poprowadzimy wspólnie z Jakubem. Będzie dużo smacznych rzeczy, będzie dużo ciekawych rzeczy, bo będziemy mówić o ciekawostkach historycznych związanych z cmentarzem przy ulicy Lipowej w Lublinie. No tak, chociażby listopad to jest dobry miesiąc, żeby wybrać się na spacer, a jak już tam pójdziemy na spacer, odwiedzając groby chociażby bliskich, to warto wiedzieć, jaką historię ma ten cmentarz, albo kto tam został pochowany ze sławnych mieszkańców Lublina, stolicy województwa lubelskiego. Nie tylko o historii, także trochę o sporcie, piłkarki Górnika Łęczna. No jak sport, to wypada to też trochę uzupełnić kalorie, które widzą Państwo na naszym stoliku, ale tam w naszej kuchni jest tego więcej. Tutaj rozpływa się w powietrzu, tworząc bardzo gęstą atmosferę, ale my ją będziemy rozwiewać na przykład za pomocą saksofonu, bo dzisiaj ten instrument, mówić o nich i grać na nim. On tak pięknie brzmi, to nie ulega wątpliwości, zresztą zaraz to usłyszymy, ale porozmawiamy dzisiaj także trochę o kreatywności, o tym, jak nawyki mogą wzmocnić naszą kreatywność, wzbudzić w nas kreatywności, no bo przecież kreatywność to nieodłączny element naszego życia. I będziemy także mówić o profilaktyce, bo listopad to miesiąc profilaktyki dla mężczyzn szczególnie, ale o tym już z naszym gościem porozmawiamy. A wiesz, jak się nazywa ogólnopolska akcja Fundacji Kochasz, Dopilnuj? Nie wiesz. Wiem, że ty mi zaraz to powiesz. Badaj jajka. Dlatego w listopadzie właśnie mężczyźni powinni badać jajka. Szczególnie w listopadzie. Dokładnie, dokładnie. I zadbać tak. O tym też będziemy mówić, dlaczego to jest tak istotne. To już za chwilę z naszym gościem porozmawiamy. No przyznam szczerze, że ciężko się skupić. Tak, dokładnie, dlatego zaczynajmy, już zapraszamy. Instrumentu Marty Gogłozy. To jest saksofon, szanowni państwo, który mogliśmy usłyszeć na początku naszego programu, a przygrywał nam Krzysztof Bednarski, a z nami jest również pani Ewa Dzikowska, właścicielka szkoły muzycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. No i też nauczycielka. Nie przez przypadek spotykamy się dzisiaj. Dzisiaj jest dzień saksofonu. Panie Krzysztofie, pan się uczy od ilu lat gry na saksofonie? Niezwykłą odwagą wykazał, żeby przyjść i zaprezentować swoje umiejętności, bo to chyba nie jest, nauka na saksofonie nie jest łatwą, nie jest to łatwy instrument do nauki. No łatwy instrument nie jest do nauki. Ćwiczyć muzykę. Dokładnie, a nie ma czegoś takiego w saksofonie jak wyciszenie, także wyłączenie mikrofonu, czy żeby nie grał. Po prostu gra głośno, tak jak go ktoś stworzył. A jak z perspektywy nauczyciela? Czy dzieci wybierają właśnie naukę gry na saksofonie? No, nie doczekują tego momentu, kiedy naprawdę słychać bardzo fajne efekty i wybierają takie trochę łatwiejsze. Uczniowie też mogą się uczyć. Panie Krzysztofie, a dlaczego saksofon w pana przypadku? W moim przypadku saksofon. W ogóle, że pan podjął się takiego wyzwania, no bo nie jest to, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, klasyczny instrument, gitara, fortepian czy cokolwiek innego. Instrument wymagający, no i trzymamy kciuki, żeby doszedł pan do takiej perfekcji, żeby i o panu głośno było. Na całym świecie. Dziękuję. Także przede wszystkim miał pan z tego radę, że dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Za wizytę w naszym programie. I za chwilę ważny temat, szczególnie dla mężczyzn. Listopad to miesiąc profilaktyki, a profilaktyka to męska rzecz w listopadzie i męska sprawa, którą warto się zająć. Z nami jest pani doktor Małgorzata Byra, onkolog kliniczny. Dzień dobry. To jest ten miesiąc, kiedy przypominamy szczególnie mężczyznom, że warto się badać. Akcja Movember, która już od wielu, wielu lat kojarzy nam się z tym, że chociażby, tak jak nasz redakcyjny kolega Grzegorz Kuna, on nosi co prawda cały rok wąsy, no ale niektórzy mężczyźni w listopadzie zapuszczają właśnie po to, żeby przypominać o tej profilaktyce. Dlaczego to jest takie ważne? Bo wiemy, że mężczyźni, no stosunkowo można powiedzieć, dłużej do lekarza trafiają niż kobiety. Po prostu kobiety częściej się badają, mężczyźni jakoś tak mężczyźni machają się boją na to po prostu ręką. Sport będzie potem, sport teraz będzie spod Ministerstwa Zdrowia. Żyjmy dłużej, no a potem występ i panorama lubelska. Wiemy już, jaka będzie pogoda. Szybka teleportacja, drodzy państwo, nastąpiła i jestem w programie Miłego Popołudnia razem z Jakubem. Ja się czasami zastanawiam, jak ty to robisz, że jesteś w dwóch miejscach jednocześnie. Prawie jednocześnie. Czasami nawet w trzech. W trzech?
No ale no cóż, doświadczenie po prostu. Kolejny temat i kolejny temat o zdrowiu w naszym programie. Tak, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które miało dzisiaj miejsce, ale też o ważnym temacie, przede wszystkim skierowanym do matek. Do matek, które właśnie urodziły swoje pociechy i które niejednokrotnie mają kłopot. Pani doktor, dziś odbyło się wręczenie certyfikatu Szpital Przyjazny Dziecku. Co trzeba zrobić, żeby taki certyfikat przede wszystkim uzyskać i od kogo? Rozmawiać z naszym kolejnym gościem, Ewa Daros, Fundacja Oli Edu, która prowadzi projekt. Dzień dobry, Pani Ewo. Dzień dobry, Pani Ewo. Dzień dobry Państwu. Pani Ewo, powiedzmy